Dobra, słuchajcie, lecę z Lilą i ze znajomymi na kolejną wyprawę. Z tym, że ta wyprawa będzie się trochę różnić, bo do znajomych podjadę przyczepką z innym autem. Chcę zmienić holownik, czyli kije, i na razie tymczasowo kupiłem sobie stare Volvo za 3000 zł. No ale później wam pokażę, jest naprawdę mega. Zobaczcie, nie dość, że ma sekwencyjny gaz TAK 400, czyli polski, wzmacniacz, naprawdę tu muzyka fajnie łupie, sportowe zawieszenie, wymienione są te wszystkie wahacze i gumy, wszystkie na poliuretan, wygłuszone jest przede wszystkim całe auto profesjonalnie matami, kupę kasy ktoś kiedyś włożył w ten samochód, natomiast zobaczycie, że ma pewne obtarcie i tłumik pękł, więc kupiłem go dość tanio. Tłumik już naprawiłem, lampę wymieniłem, zresztą zaraz zobaczycie. A tak czy inaczej, jedziemy Volvo 1.8 w gazie, zobaczymy, czy da radę uciągnąć przyczepkę do znajomych, tam zmienimy holownik i pojedziemy już innym autkiem. O, taki zestaw teraz będzie. No i słuchajcie, jedziemy Volvo 1.8, wolno ssące, no ale umówmy się, żadnej dynamiki jazdy to tu nie ma, naprawdę ciężko się jedzie pod względem dynamiki, długo się rozbuja na każdym biegu, zwłaszcza do dwójki, ale daje radę, ciągniemy przyczepę. No, auto ma być autem zapasowym, z gazem, ekonomicznym, jako drugie auto. Cześć, Lila już mówiła. Tak naprawdę to Volvo w ogóle nie miało służyć do ciągnięcia przyczepy, no ale na próbę awaryjnie nie byłbym sobą, gdybym nie wytestował. Daje radę, idzie się rozbujać, tylko że, no tak jak mówiłem, trwa to trochę i raczej czas powinniśmy liczyć tutaj kalendarzem niż zegarkiem, ale daje radę, jedziemy. No jak się rozbuja, to całkiem nieźle idzie już sobie, więc na autostradę wypaść by było całkiem fajnie. No ale, szczerze mówiąc, to miota nim jak szatan. No może nie aż tak tragicznie, ale czuć to bujanie i że przyczepa nim trochę prowadzi. W przypadku kij ciężkiego SUV-a, który waży tonę 800, nie ma nic takiego, więc o wiele, wiele wygodniej i bezpieczniej na pewno jechać takim SUV-em właśnie, autem, które jest ciężkie, holownikiem, który jest ciężki, niż takim lekkim osobowym autkiem. Niemniej jednak można i tak, tylko trzeba na pewno zachować większy margines bezpieczeństwa jazdy. No, wczoraj dojechaliśmy wieczorem, posiedzieliśmy tu ze znajomymi. Jak widzicie, holownik już zmieniony jest. No i tak jak mówiłem, tamtym trochę ciężko się ciągnie, ale zobaczcie, jak tu jest fajnie, tutaj wszyscy sobie siedzą, tutaj nieraz jest pełno. Pełno ludzi. I przed nami też są, zobaczcie, place zabaw, dzieci mogą się wybiegać, idę właśnie z Lilką zobaczyć, co tu się dzieje. Nad jeziorko, właściwie jeziorko to jest już tutaj za drzewami. Poranna kawa wypita, czas i z Lilką na plac zabaw pobawić się, zobaczcie, jest jezioro. Bardzo ładne. O, i tu jest super, ekstra jest, zobaczcie. Kąpać. Będziemy się kąpać później? Tam. Są puszczawki, różne rzeczy, jest nawet wiata, miejsce na ognisko, więc można fajnie sobie spędzić czas, naprawdę spoko. No i w końcu zobaczyłem, gdzie jesteśmy, jezioro Rychnowskie. Pora na obiadek.
Mamy takie gotowe ziemniaczki, żeby się nie bawić. Jest to przygotowane, więc leci na patelnię i będziemy jeść sobie zaraz obiadek. Jedzonko to jest prawie gotowe. Już nie jedzonko, to takie... Jak się żyje przed samą śmiercią, jakby się życie skończyło tą lecią, do życia częścią, od szczęścia traci się pamięć, do szczęścia może poczekać. Maki, widzieliście już, że jest inne auto. Kia idzie na sprzedaż i teraz jeszcze jedna. Jeszcze jedna informacja, idzie też przyczepka na sprzedaż, bo zmieniamy przyczepkę na większą. I to będzie niespodzianka. Idziemy właśnie oglądać, jesteśmy w jastarni i zaraz sobie bierzemy przyczepkę, czy warto jest czegoś. A Lila sobie śpi. No i co? Nowa przyczepa kupiona. Także za jakiś czas zobaczycie na pewno na kanale. Jestem tutaj, wiecie? Cześć! Jest Lila. Teraz mi potrzymać. Zaraz. A my już na Helu sobie idziemy coś zjeść i wracamy do domku. Zobaczcie! Tam. Tam jest taki Hel. Tam jest taki Hel. No idziemy na spacer, na spacerniak może. Na spacerniak idziemy. Ojej. Trzeba coś zjeść, jakąś pizzę sobie zamówimy, soczek i wracamy do domu. Coś zjemy. Co ty robisz? Pizza zjedzona, idziemy jeszcze na morze zobaczyć. Najadłaś się, Lila? La 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 la. Lila szczęśliwa jest ja. No. No i co, wracamy do domu. Przyczepa nowa już kupiona, zaliczka, zadatek dany, więc jedziemy. Volvo na razie zostaje z nami do jeżdżenia. Sprzedajemy kije, sprzedajemy przyciapkę i przyciapka po prostu zmieni swoją formę na większą i będziemy dalej jeździć. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie, trzymajcie kciuki i obserwujcie, co będzie dalej, co się wydarzy.